Kiwa z tej strony, witam serdecznie na moim kanale. Jesteśmy w tej chwili w górskim schronisku dla dzieci. W takim schronisku były organizowane kolonie oraz w czasy dla harcerzy i dzieciaków ze szkół podstawowych. Już nieczynny, dość długi czas. Idziemy obejrzeć obiekt. Łóżka piętrowe. Szafy. Czyli pokoje są podobne do siebie. Mamy stoliki jakieś, okno wybite i tak otwarte. Jeszcze dwa bojlery, które nie zostały zdemontowane. O proszę, tu jeszcze są umywalki. Łazienka. Jak widzicie, jeszcze się zachowało. Idziemy na górę. Jest z nami bojowy pies. A tu już bałagan większy. Co tu ma? Komputer. No taka podłoga jest. Mam nadzieję, że się nie zarwie. Drabinka. O, zaskoczona jestem. Zrosna. Idziemy. Ja. To wygląda na jakiś skład. Ja. Nagrywa. Czteroosobowe pokoje. No to wygląda na jakiś piec. Jakiś bardzo stary piec. Tutaj wygląda, jakby ktoś mieszkał jakiś czas. Gaśnica. Dlatego, że jest tutaj kołdra na oknie. Składzik. Zachował się jeszcze stolik? Aha. Co tu mamy? To jest jakaś dyskietka. To nie z tego komputera. To nie wiem co to jest.
Kolejna łazienka. Taka dziwna deska toaletowa. Typowa dzieci. Dla takich mniejszych dzieci. Tutaj strasznie stary telewizor. Ale do środka nie pójdę. Dlatego, że patrzcie na to. Załamany sufit. I nie wiem, na ile oddaje ta kamera, ale jest tam takie wybrzuszenie, także boję się iść tam do środka. Tam jest jakaś jadalnia, może z drugiej strony po schodach. Ale trzeba się. Trzeba się pogimnastykować, bo droga niestety już zarośnięta. Pada śnieg, ale całkiem pięknie tu jest. Tutaj boiler, wanna, umywalka i zamykaj. Tutaj mamy. Tutaj były jakieś zwierzątka. Wzrasta tempo i ilość tego śniegu. To dosłownie chwilkę, 30 minut temu zaczął padać, 40 minut temu zaczął padać śnieg. Jak to już wygląda, ale pięknie są pomalowane te chatki niektóre, śliczne. Jesteśmy dopiero przy dziewiątce.
make you smile. And you need me. To hold you close. That you dream of will disappear and flutter on. Whoa, I done just a little. Want me right here in the middle. Myślę, że nie ma większego sensu iść do wszystkich chatek, one będą wyglądać podobnie. Kokos. Nigdy więcej na urbex. Takie chaszcze. Teraz sobie wyobraźcie, jak długo nikt tutaj nie przychodzi, jak długo nie są organizowane kolonie. Jak cała ścieżka właśnie, którą w tej chwili przeszedłam, przewędrowałam tą ścieżką, jest zarośnięta, no ze względu na kamerę przemieszczę się tutaj pod dach. Ogólnie bardzo duży obiekt, fantastyczny obiekt i można by było jeszcze coś organizować tutaj, przynajmniej w tym okresie letnim, aczkolwiek widziałam tutaj dość dużą ilość grzejników, więc funkcjonowało to również w okresie zimowym, ale dzisiejsza doba jest taka niestety, że dzieciaki siedzą przy komputerach. W każdym domu w zasadzie jest komputer. W każdym domu każde dziecko ma tablet, ma smartfon, a telefon i w zasadzie ten internet pochłania ich czas. Powoli już wracamy do domu, dlatego że nie ma sensu chodzić po wszystkich tych chatkach. Obiekt ciekawy, teren górski, teren jest taki typowo leśny, rekreacja, odpoczynek. Pies się nam wybiegał przy okazji, bo kompleks jest połączony kilkoma budynkami. Także kilka chatek było w sumie bardzo podobne do siebie, ale urybec był ciekawy. Zostawcie komentarz. Jakie macie wrażenia po obejrzeniu tego filmu? To by było na tyle. Trzymajcie się. Pa, pa.